No elo. Cześć, witam was bardzo serdecznie, ja jestem Mateo i dzisiaj stworzymy kolejny banger. Tylko dzisiaj będziemy mieli limit 10 minut, czyli będę musiał wyrobić się i zrobić piosenkę. Dokładnie tak. Jeśli chcecie więcej takich odcinków, zostawcie proszę łapkę w górę oraz subskrybujcie ten kanał, aby być na bieżąco. Czerwony przycisk jest na moim palcu. Okej, słuchajcie, teraz przejdźmy już do samego programu. Wiele osób pod poprzednimi filmami prosiły mnie, abym pokazał od początku do końca, jak zrobić powiedzmy jakąś taką piosenkę. Niestety ten film nie będzie dobrym poradnikiem, bo ja tutaj mam limit 10 minut, czyli zaraz odpalę sobie minutnik i przez 10 minut będę starał się zrobić jak najwięcej tylko będę mógł. Pobrałem beat, który jest fajny do słuchania, ale tak, żeby coś na szybko w nim skleić, to jest niekoniecznie dobry, bo tutaj jest dużo takich właśnie myków i teraz się wchodzi. Także tutaj mamy ścieżkę z bitem, z podkładem dźwiękowym, a tutaj mamy ścieżkę, w której będziemy śpiewać. I od razu pokażę wam efekt. Z racji tego, że będzie ta piosenka utworzona bardzo na szybko, mam tutaj tylko i wyłącznie trzy wtyczki. Pierwsza wtyczka to autotune z tonacją A minor, który jest podkręcony maksymalnie. Nie da się go bardziej podkręcić, także ten głos będzie na maksa plastikowy. Nectar 3, w którym możemy zrobić bardzo dużo rzeczy. Jak widzicie, ja tutaj na przykład dodałem takie wyspy, ale te wszystkie wtyczki nie są jeszcze ustawione, bo ja będę je musiał ustawić podczas tego mojego limitu 10-minutowego. Jesteście gotowi? Bo ja jestem. Najwyżej się nie uda. Zobaczymy. Uwaga, czas, start. Teraz tak, zaczniemy sobie od pisania tekstu. Tekst nie będzie miał w ogóle żadnego przekazu. On ma się po prostu rymować, żeby to fajnie brzmiało. No, zacznijmy od tego. Mam na to 10 minut. Też mi tu, że moi. Ja w 10 minut napiszę sobie Oscara, nie wiem czy to Muza, czy Multiego Nowa Fala. Zostało nam mniej niż 8 minut, a my nie mamy nawet połowy tekstu. Słuchajcie, co się może rymować z wersem w nowym ficie jak ulał? Mgławica Nebula. Percie, dobra, wchodzę bez kolejki, jak Asa w kopercie. Ostatnie dwa wersy, można powiedzieć, że trochę się nawet łączą, ale nie mogę nic do was zgadać, przepraszam, bo jeszcze zostało mi 6 minut, słuchajcie. A kasa w kopercie, ty zadowolony po moim koncercie. Mamy 5 minut, więc po prostu musimy to od razu zarapować, nie będę pisał więcej tekstu, tylko po prostu spróbujmy to zarapować. Mam na to 10 minut, nie wiem czy ty w ogóle to kminisz, no popiszesz mi tu, że moich filmów nie widzisz. Jeszcze raz, kurde. Tu, że moich filmów nie widzisz, ja w 10 minut napiszę sobie Oscara, nie wiem czy to Muza, czy Multiego Nowa Fala. W nowym ficie jak ulał, jeśli we mnie wierzyłeś, to za ciebie leci chmura. Ja w 10 minut napiszę sobie Oscara, nie wiem czy to Muza, czy Multiego Nowa. Słuchajcie, 3 minuty i 50 sekund, musimy to nawinąć jeszcze raz, bo za bardzo się jąkałem, po prostu nie znam tekstu. Mgławica, Nebula, nie biorę paragonów, mi potrzebna jest faktura. W nowym ficie na krześle dziś siedzę, zarabiam kasę nawet po obiedzie. Kiedyś nikt nie znał, gdzieś gadają wszędzie, wchodzę bez kolejki, a kasa w kopercie. A kasa w kopercie, ty zadowolony po moim koncercie. To Muza czy Multiego Nowa Fala. W nowym ficie jak ulał, jeśli we mnie wierzyłeś, to za ciebie leci chmura. Mgławica, Nebula, nie biorę paragonów, mi potrzebna jest faktura. Leci... Dobra, dograjmy jakieś szybko podbitki. Kara, nie wiem czy to Muza czy Multiego Nowa Fala. W nowym ficie jak ulał, jeśli we mnie wierzyłeś, to za ciebie leci chmura. Leci chmura. Mgławica, Nebula, nie biorę paragonów, mi potrzebna jest faktura. Siedzę, biedzie, wszędzie, kasa w kopercie. Że co? Mamy pół minuty, dobra, dograjmy coś teraz szybko. Wiecie? Na spontanie, kompletnie. Mówili, żebym nie zaczynał, dziś wiem, że to kłamstwo. Wczoraj mnie mijali, krzyczeli brawo, by mieli tu ochoty, bo widzą, że kasa jest. Gadają i gadają, a potrzebna im jest chęć, chęć, chęć. No, już tak dużo, bardzo się osób ze mnie śmiało. Takim właśnie sposobem minął czas. Nie możemy w tym momencie nic zrobić. W sumie mamy minutę 40 sekund piosenki. Przecież są piosenki, które tyle trwają, nawet krócej. Na przykład to muszę ściszyć, wiem o tym, ale już nie mogę tego ściszyć i teraz będzie przester tutaj w tym momencie, bo dwa głosy, no nieważne. Oczywiście zrobiłbym to lepiej. To nie jest dopracowane, to jest bardzo na odwal zrobione. Autotune na maksa, żeby wiadomo, wszystkie fałsze, nie nagrywać tego 100 razy, tylko na autotune raz. Dobra, po prostu przesłuchajmy to, tak? Enigma. No beat jest fajny, tylko w tym momencie możecie w sumie ocenić, jak to wyszło. Słuchajcie, ocencie w komentarzu, jak to wyszło, jak na 10 minut. Na pewno dało się to zrobić lepiej, no ale też pod presją czasu inaczej. Mam na to 10 minut, nie wiem czy ty w ogóle to kminisz. No bo piszesz mi tu, że moich filmów nie widzisz. Ja w 10 minut napiszę sobie Oscara, nie wiem czy to Muza czy Multiego Nowa Fala. W nowym ficie jak ulał, jeśli we mnie wierzyłeś, to za ciebie leci chmura. Mgławica, Nebula, nie biorę paragonów, mi potrzebna jest faktura. W nowym ficie na krześle dziś siedzę, zarabiam kasę nawet po obiedzie. Kiedyś nikt nie znał, dziś gadają wszędzie. Wchodzę bez kolejki, a kasa w kopercie. A kasa w kopercie, ty zadowolony po moim koncercie.
Podają mi ręce, mówią miłe słowa, jakbym żył sam na świecie. I tutaj to jest jakaś masakra, nie? Enigma. Ta, nie kompletnie. O. Mówili, żebym nie zaczynał, dziś wiem, że to kłamstwo. Wczoraj mnie mijali, krzyczeli brawo, by mieli tu ochoty, bo widzą, że kasa jest. Teraz gadają i gadają, a potrzebna im jest chęć. Teraz sala, kiedyś to były bloki. W normie było wszystko, gdy byliśmy dużo młodsi. Lecz niewiekowy się przypisuje zdolności, by były nudy, gdybyśmy byli jak oni. Śmiali się ze mnie, byłem dla nich zerem. Powiem tak, no troszkę słabo, tutaj już brakowało czasu, no to poleciałem po prostu to, co miałem w głowie, to zaśpiewałem tak, żeby tylko rymy były. Kurde, na pewno nie jest to jakieś najgorsze, bo jednak tekst jakiś tam miałem, napisałem, może niedużo, ale jest na autotune, więc autotune to trochę uratował. Słuchajcie, zrobimy tak, że zadzwonię teraz do moich kolegów, puszczę im tę piosenkę i nagramy tak jakby reaction, czyli oni będą reagować na moją piosenkę i zobaczymy, jaka będzie ich reakcja. Siemaneczko wszystkim, z tej strony Czerwony Pędzel, aka Lejson. Ja dzisiaj przyszedłem posłuchać tutaj Luty od Mateo, więc zostawcie łapeczkę w górę. Let's go, lecimy do Luty. Piola! Bicik jest spoko, taki spokojny. Może będę tak komentował ze strony komentera. Albo posłuchajmy i do końca i później. Mam na to 10 minut. Nie wiem, czy ty w ogóle to kminisz. No bo piszesz mi tu, że moich filmów nie widzisz. Ja w 10 minut napiszę sobie Oscara. Nie wiem, czy to muza, czy Multiego nowa fala. W nowym ficie jak kulał. Jeśli we mnie wierzyłeś, to za ciebie leci chmura. Mgławica, nebula. Nie biorę paragonów, mi potrzebna jest faktura. W nowym ficie na krześle dziś siedzę. Zarabiam kasę nawet po obiedzie. Kiedyś nikt nie znał, dziś gadają wszędzie. Wchodzę bez kolejki, a kasa w kopercie. A kasa w kopercie, ty zadowolony po moim koncercie. Podają mi ręce, mówią miłe słowa, jakbym żył sam na świecie. Tak jak powiedziałem, że chyba od połowy gdzieś tu już się kończy i sam beat leci. Moja opinia tylko, że powinny jeszcze coś tam dograć powinieneś. Ale tak to spoko, dobry przekaz, ja lubię bardzo słuchać przekazów. Spokojnie to rapujesz ogółem. Możecie wpaść na mój kanał Lejson. To i zostawić subskrypcję, trzymajcie się, Piola, elo, Piola!